Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Bardzo Was przepraszam za to sztuczne światło, ale aktualnie mamy długie wieczory i ciężko jest mi znaleźć trochę wolnego czasu na nagrywanie w ciągu dnia, dlatego robię to wieczorem i muszę się troszeczkę wspomagać lampą. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o moim nowym projekcie, czyli o Salu w ramach przypomnienia. Jest to taka zabawa na jednej z grup facebookowych, gdzie jedna osoba podrzuca wszystkim co tydzień kawałek wzoru i dopiero po kilku tygodniach w ramach wyszywania zgadujemy, co tak naprawdę wyszywamy, bo żadne z nas nie ma o tym zielonego pojęcia. Za mną 2 tygodnie, a tak naprawdę to 2 dni, dlatego że do tej pory te kawałki, które dostawałam, udało mi się zrobić akurat za jednym posiedzeniem jednego dnia. Tak to mniej więcej wygląda. Ja Wam mówiłam w poprzednim filmiku, że ja tutaj widzę bałwanka i sanki z prezentami. Natomiast już wiem, że prezentów tutaj chyba nie będzie. Tutaj przed Wami ukaże się to, jak będzie wyglądał obrazek po trzecim etapie wyszytym. Już widać, że tutaj będzie choinka, a nie prezenty, więc niestety nie zgadłam. Ale to nic, choinka też myślę, że będzie tutaj fajnie wyglądała na tym niebieskim tle. I jeżeli chodzi o ten wzór, to ziściły się moje największe obawy, czyli to, że nie mogłam sobie tego wzoru odtworzyć. Jak zwykle miałam z tym problem. Moja saga nie otwiera, nie odczytuje wzorów, nie wiedząc czemu. Mówię Wam to w co drugim filmiku. Nikt nie jest w stanie mi pomóc. Ja sama nie jestem w stanie sobie pomóc. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, od czego to zależy. Na żadnym urządzeniu, które mam, nie działają wszystkie wzory. Na każdym z tych urządzeń jakiś wzór nie będzie działał. I próbuję czegokolwiek. Jak się nie da wyjść drzwiami, to wchodzę oknem, a jak się nie da oknem, to wejdę kominem, ale i tak będę dążyć do swojego celu. Dlatego też udało mi się w końcu otworzyć ten wzór, ale nie było to bardzo łatwe. Za każdym razem działa coś innego i nie ma złotego środka, który pozwoliłby mi otwierać wszystkie wzory jednym sposobem. No straszne to jest, ale w końcu mi się udało. Tak wygląda ten pierwszy etap i ja się teraz zabieram do wyszywania i po wyszyciu pokażę Wam, jak wygląda etap numer 2. Następny etap jest już za mną. Z góry przepraszam za wszystkie hałasy, ale moja córka się aktualnie bawi. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Moim zdaniem naprawdę przepięknie. I zobaczcie w ogóle, jakie to jest piękne. To chyba będzie bałwanek, przynajmniej tak mi się wydaje. I on ma krawat w kolorach choinki. To jest takie urocze. Już się nie mogę doczekać, aż zobaczę całość. Nie wiem, czy już Wam to mówiłam, ale najgorszym minusem tej całej zabawy jest to, że tych krzyżyków jest po prostu mało i to jest dla mnie po prostu za mało, bo 500 czy 600 krzyżyków, czy tam pół krzyżyków,
No to jest tak naprawdę na jedno posiedzenie i w zasadzie to siądę, zrobię i potem czuję taki niedosyt. I myślę, że gdyby taka ilość była razy dwa na tydzień, to byłoby już dużo lepiej niż właśnie no te 500-600 krzyżyków. Dla mnie to jest troszeczkę za mało i troszeczkę mnie to irytuje w tym projekcie, ale oprócz tego podoba mi się wszystko naprawdę. Ten wzór również wydaje się być bardzo uroczy. Mam tylko pewne obawy co do tego długopisu, dlatego że ja go zawsze ścierałam suszarką, a potem moczyłam w gorącej wodzie, ale popsuła mi się suszarka, słuchajcie. Spaliła mi się suszarka i nie mam czym tego zrobić. I nie wiem, czy samą wodą mi to zejdzie. A jeżeli mi nie zejdzie samą wodą, to będę musiała jechać i na gwałt kupować suszarkę. A jeżeli nie, to. No to w sumie nie wiem, nie pójdę do nikogo się prosić o suszarkę do włosów, bo to by było trochę dziwne. Ale no, pewnie będę musiała ją kupić, chociaż nie za bardzo mi się chce, bo ja tej suszarki do włosów tak naprawdę nie używam. Używam jej tylko do tego długopisu. Dobra, ale to nie o suszarce miałam wam mówić. Bardzo mi się podoba ta choineczka. Podoba mi się to, że ona jest taka koślawa, ona jest trochę przechylona w jedną stronę. Może teraz tego nie widać, bo ten tamborek jest troszeczkę przechylony, ale ona jest tak trochę gibnięta i tutaj zostały miejsca. Podejrzewam, że tutaj będą bombki. Mam nadzieję, że tutaj w pewnym momencie pojawi się więcej kolorów na tym obrazku, dlatego że no. Te mulinki były kolorowe, jak na razie, no to tak szaro-buro, trochę niebieskiego, trochę jakiegoś zielonego, więc liczę na to, że już w następnym etapie albo ewentualnie w kolejnym pojawią się już jakieś kolorki. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę następny etap. Wracam do Was znowu. Weszłam sobie na Facebooka. Pobrałam sobie kolejny etap wzoru, bo do tej pory jeszcze go nie widziałam, a on już jest dostępny do pobrania. Nie widziałam go, bo chciałam Wam powiedzieć to, co sądzę na temat tego i co bym chciała zobaczyć w następnym etapie. I dopiero teraz mogę Wam powiedzieć, co uważam po zobaczeniu tego wzoru. Tutaj Wam się ten wzór wyświetli z nowego etapu, jak on powinien wyglądać po wyszyciu. Spełniło się to, że będzie trochę więcej kolorów, więc super. Ale z tego, co widziałam, to tam jest jeszcze mniej krzyżyków niż było w poprzednim etapie, ale to tak liczyłam mniej więcej, więc dokładnie Wam nie powiem, ile ich jest, ale jak wyszyję, to koniecznie o tym wspomnę. Natomiast no, jest ich mniej. Podoba mi się bardzo ta gwiazda tutaj na tej choince. Właśnie troszeczkę ten wzór moim zdaniem ma taki charakter trochę prześmiewczy, ale z drugiej strony świąteczny. No bo teoretycznie wybierając choinkę do domu na święta, wybieramy tą najładniejszą, najbardziej okazałą, a ten bałwanek bodajże wybrał sobie taką choinkę, taką wiecie, no taką koślawą trochę. No to jest przeurocze. Ja jestem osobą, która uwielbia patrzeć na hafty i w mojej głowie od razu pojawia się jakaś historyjka z tym związana. Co tam się mogło wydarzyć i tak dalej. Być może jest to głupie, ale w mojej głowie to ma sens. Lubię stać i się zastanawiać, co autor miał na myśli, wykonując dany obraz i dla mnie to jest naprawdę super, więc ja teraz zbieram mój majdan. Czekam na wieczór, aż będę mogła coś wyszyć tutaj. Wyszyję i zapewne dopiero jutro pokażę Wam, co wyszyłam, z uwagi na to, że wieczorem jest zawsze słabe światło. Także do zobaczenia już za moment. Następny etap skończony i przyznam Wam się szczerze, że zobaczyłam już następny etap, chyba piąty, przedostatni. I wszyscy tutaj zakładali, że będzie to albo Mikołaj, albo bałwanek, ale nikt nie zgadł chyba, że będzie to zając albo królik. No, ja się trochę zdziwiłam, bo tak się zastanawiałam, które to są święta. Tutaj zając, a tutaj choinka. No, takie trochę prześmiewcze, ale bardzo mi się podoba. Myślę, że Kasia nas tutaj nieźle zaskoczyła, bo no ja bym w życiu nie odgadła, że tutaj będzie zając.
Wyszyłam przedostatni etap. Zobaczyłam właśnie wzór do ostatniego i ja wiedziałam, że po prostu backstitch zmiecie mnie z planszy. I tak też jest. Tego backstitchu jest bardzo dużo. Ja backstitchu nie lubię, więc będę tutaj ubolewać nad tym niesamowicie. Ale dobrze, chociaż że mam sagę, to nie będzie aż tak źle, gorzej jakbym miała robić z kartki. W każdym razie już wiem, że raczej nie uda mi się tego zrobić w jeden dzień, tak jak wszystko inne do tej pory. Będę się męczyć pewnie 2 albo 3 dni z tym backstitchem. No ale cóż, podoba mi się to, jak będzie to wyglądało po wyszyciu już całkowicie. Ale myślę, że o tym efekcie końcowym opowiem Wam już, jak wszystko wyszyję. W końcu udało mi się skończyć. Powiem Wam, że nie było to takie proste i tak jak przewidywałam, najgorzej było właśnie z konturami. Ja miałam ten problem, że mi się coś poprzestawiało w sadze i te kontury wyglądały tak, jak widzicie teraz. Czyli w zasadzie nic nie było widać, wszystko się zlewało, ja nie widziałam tak naprawdę, gdzie mam się wbić, bo wszystko pod spodem było na niebiesko. Nie mogłam się połapać w tych kolorach, co oznacza. Musiałam liczyć te krzyżyki, potem prułam, potem znowu robiłam te kontury. Namordowałam się jak nie wiem co. 3 dni robiłam te kontury, 3 dni. I już myślałam, że wyrzucę to przez okno. Byłam tak zirytowana tymi konturami, aż w końcu przestawiłam sobie w sadze opcję. Wiedziałam, że ta opcja jest, tylko ja ją wcześniej włączałam i ona nie działała. Nie chciała mi się włączyć. I włączyła mi się dopiero pod koniec, kiedy ja już te kontury skończyłam i zostało mi do zrobienia same te kulki tu białe. To wtedy mi się ta opcja włączyła. I już wtedy widziałam, gdzie postawić jaką linię i wszystko po prostu było super. Ale szkoda tylko, że jak już wszystko skończyłam. Jeżeli chodzi o wzór, sam wzór, to mi się on bardzo podoba. Powiem Wam, że super. Bardzo przyjemnie się go wyszywało. Na pewno jest to świetna zabawa i ja bardzo wszystkim polecam branie udziału właśnie w takich wydarzeniach, bo bardzo miło jest ze wszystkimi tak razem wyszywać jeden wzór. Na pewno będę brała udział w kolejnych salach, jeżeli takie się pojawią. Będę pierwszą chętną. Już się mogę wpisać na listę oczekujących. Bardzo mi się ten wzorek podoba. Jest malutki, ale jest przeuroczy. Tutaj się okazało, że ten króliczek czy zajączek to dziewczynka. Widzę tutaj po rzęsach. A wcześniej wydawało mi się, że to będzie taki, wiecie, taki zły królik, taki obrażony na cały świat. A tu się okazuje, że to jest dziewczynka i w dodatku bardzo sympatyczna. Każdy tam dodawał, no może nie każdy, ale dużo osób dodawało coś tam od siebie, więc ja od siebie dodałam tu czarne kropki przy tych bombkach, żeby to wyglądało tak, jakby te bombki sobie wisiały, bo w oryginale były tylko takie kółeczka i uznałam, że to wygląda mniej realistycznie i dorobiłam tu takie kropki i zrobiłam sobie napis piękny, pamiątkowy, tak żeby pamiętać. Ja oczywiście mam ze wszystkim problem. Tu w ogóle mam ubrudzone. Muszę się zająć tą kanwą, żeby to jakoś ogarnąć. Trochę mi się spruło na brzegach. No, tu mi się pruje na przykład. No, ale to nie jest w zasadzie. Tak wygląda koniec. Muszę sobie to wszystko wyprać i wyprasować ładnie. No i co? No i chciałabym bardzo oprawić ten obrazek, bo jest przeuroczy i chciałabym, żeby zawisł na mojej ścianie. Bardzo mi się marzy cała ściana właśnie w takich obrazkach wyszytych. Więc coś takiego sobie zrobię, tylko będę musiała kupić ramki. A teraz zapraszam Was do mojego hafciarskiego zeszytu. Pokażę Wam szybciutko, jak wygląda ta strona. Ja sobie tutaj wypisałam, jaki mam materiał, jaką mam mulinę, rozmiar igieł, wymiary obrazu, zasady tej zabawy. Tutaj sobie wypisałam po kolei, ile krzyżyków danego dnia robiłam, kiedy był start, kiedy był stop i podsumowanie. Łącznie było tutaj 3887,5 krzyżyka, a hafciarskich dni było 8. Tutaj chciałabym sobie wkleić jeszcze zdjęcie
tego obrazu. Natomiast wcześniej Wam mówiłam, że mi się popsuła suszarka, teraz mi się popsuła drukarka i jedyne co, to mogę sobie... No właśnie, mogę sobie przecież skserować, w sensie wiecie, no, położyć to, tak, skserować i będę miała. To jest dobry plan, tylko że wtedy będzie takie wielkie i wtedy mi się to tutaj nie zmieści. Chociaż w sumie lepsze to niż nic. Poczekajcie, zaraz przyjdę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mam! Skserowałam sobie, tylko jak widzicie, kolorowy tusz też mi się już kończy, więc niewiele ma to wspólnego z oryginałem, ale jest zdjęcie poglądowe, wygląda to trochę lepiej, tu sobie trochę podwinęłam. W skali 1 do 1 idealnie widać każdy mój krzyżyk. No, także super, ja jestem teraz zadowolona. Dajcie znać, co sądzicie o tym hafcie, jak Wam się ten wzór podoba. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tej zabawie. A tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!